Dzień dobry kochani, ja nazywam się Adek, witam was na moim kanale z gry Farming Simulator 22 na mapie Mazowiecka Nizina. Kochani, tutaj pogoniliśmy sobie już jeden miesiąc, mamy miesiąc listopad. Mamy miesiąc listopad i mamy 13 tysięcy. Jak widzicie, mamy więcej troszkę niż mieliśmy. Jak tu wi i widzicie, że mamy mleka zero. Dlaczego? Zobaczcie, sprzedaliśmy sobie nasze mleko. Nasze statystyki, zobaczcie, to jest listopad, październik, troszkę wydatków było, ale czekajcie, gdzie to jest? Odsetki od pożyczek, pensje pracowników, o kurde, aż 1000 zł, inne 4000, sprzedaż mleka, zobaczcie, 20 tysięcy złotych dostaliśmy za mleko. A to był wrzesień, przepraszam, to za październik nic, tutaj dostaliśmy za listopad, widzicie? Bo tutaj pierwszy raz to mieliśmy dużo mleka. Tutaj 8 tysięcy dostaliśmy za sprzedaż mleka. Co to jest? Koszty wody, no to tam normalne. Koszty wody to akurat u krów tutaj. No i dobra, no i co, kochani, no to, że tak powiem, będziemy sobie dzisiaj chcieli zaorać tamte pole i napisaliście w komentarzu, żeby posadzić kukurydzę. Chciałem posadzić pszenicę, ale napisaliście posadzić kukurydzę. No nie po to was pytałem, żeby teraz przystać na swoim. Więc tutaj będziemy najpierw to musimy zaorać wszystko, nie? Musimy to zaorać, ale żeby zaorać potrzebujemy kupić sobie jakiś pług albo coś. Mamy teraz trochę pieniędzy. Mamy najsilniejszy traktor, to mamy ten Zetor. Musimy sobie zobaczyć, ile on ma jeszcze raz dokładnie koni. Bo wiecie, aha, zobaczmy, co jest na przecenach. Bizon jest na przecenie. No super, co to jest? Te picker. Wine puller, to do winorośli. I ciężarówka jest Iveco. Taka. No, my tego na razie nie potrzebujemy, nie? To także tak naprawdę nic nie ma, dobra. Teraz tak, ile ma nasz pług jest warty? Za nasz pług dostaniemy 6000 zł? O, no to nieźle. Dobra, to sprzedamy sobie ten pług. Dobra, sprzedaliśmy, tak? Dobra, sprzedał się. Czyli mamy 19 000 zł. Okej. No i teraz tak, nasz największy traktor ma 136 koni, więc musimy sobie kupić coś, jakiś pług do 136 koni. No tutaj, jak widzicie, to już odpada. Teraz tak, 80 tysięcy, no to nawet nie będę ten. Taki coś, co ma jakby 3 metry, ma ten. No on nie jest zły, powiem wam szczerze. I on ma dosyć niski wymóg. Tylko że boję się, że jak go kupimy, to on nie będzie się zaliczał jako pług, tylko kultywator. Jakbym go wypożyczył za 510 i sprawdził, najwyżej bym później sobie go kupił. To jest 3 metry, zobaczcie, 3 metry. To już by taki był. Aha, ten jest 3,7. O, ten jest 4 metry i 130 koni. Kurde, nie wiem. On ma jakiś dziwny zaczep tu. Wypożyczę go, zaryzykuję, wiecie? To jest tylko 127 zł. Zobaczymy. Jak nie, to kupimy coś innego. Bo to 4 metry, to powiem wam, że to już by trochę nam roboty robiło, nie? No to. Aha, czekajcie, to trzeba odczepić. Dobra. Pojedziemy, zobaczymy go tam. I zobaczymy, co to wyjdzie z tego. Aha, czekajcie, jeszcze tutaj sobie tylko OBS-a przystawię. Bo tutaj wcześniej grałem w inną grę i ten OBS potrzebował innych ustawień. Tu damy na 200, dobra. Okej, dobra, teraz powinno być okej. Nie wiem, czy wy widzieliście różnicę, czy nie w głosie, ale teraz już powinno być dobrze.
Słuchajcie, no co, pojedziemy, wypożyczymy sobie tego. Mamy 20 tysięcy złotych, no mamy trochę pieniędzy na koncie, ale ja chciałem, wiecie, przyoszczędzić trochę, no bo chciałem kupić tamte pole, zbieram na te pole, żeby powiększyć gospodarkę. Jakby ten kultywator, ten pług nam fajnie orał, no to kurde, to moglibyśmy już tutaj coś kombinować. Nie no, podczepić można, dobra. Zobaczymy, jakby to poszło, nie? I zobaczymy, jak to będzie teksturę też zostawiać, bo to też jest, wiecie, ważne. 3,7 metra, no to już taki jest sporawy, nie? Ten pług. Czy on w ogóle będzie nam kamienie tu wykopywał, czy nie? Czy no jest dużo pytań, nie? Dobra, czekajcie. Opuścimy go. No i jak to tutaj wygląda? Fajnie, dobra. Czyli on zostawia teksturę orki. Taką inną teksturę zostawia. Ale co jest najlepsze? Że nie, widzicie, nie wymaga zaorania. Dobra. Czyli on nam tutaj jakby już ora od razu. Super, dobra. No to poczekajcie, to w takim razie zrobimy to. Tylko kamienie zostawia, nie? To jest właśnie to, nie? Że on zostawia kamienie. Dobra, to czekajcie, ustawimy sobie tu courseplaya. Spróbujemy sobie tutaj zrobić courseplaya. Stwórz pracę, courseplay, dobra. 3,7 uwroci. No, niech będzie ze dwie, to tam. To będzie mu się łatwiej zawracało. Tam i z powrotem wygeneruj. Dobra, zacznij pracę. Niech se zacznie. Tutaj to będzie inaczej. No, te kamienie tutaj to powiem wam, tragedia. Duże zostawia, no ale. Chociaż nie jest tak źle, zobaczcie z tym. A nie, jednak jest. Trochę tych kamieni tu zostawię. No dobra, ale fajnie, że tutaj ta orka jest zachowana. To już będzie inaczej, nie? Dobra. Fajnie, super. Niech on sobie tam przejedzie. Jak on tu pojedzie? Poczekajcie. Prześledzimy go na początek, nie? Dobra, tutaj to se później skończy sam. Uwroci. Dobra. Na razie idzie fajnie. To się tam później, wiecie, zaora na koniec. No dobra, to ja po prostu będę musiał sobie to kupić. W takim razie. Teraz nie mogę tego odkupić, nie? Bo ja chyba nie mam tego moda, żeby w leasingu brać. Zwróć mogę tylko. No dobra, to będziemy pamiętać. Ten John Deere to tego. To jest fajne, widzicie? No to jednak jest fajny modzik. I to jest lepsze niż ten taki pług, wiecie, obrotowy czy tam zagonowy, bo. No lepiej się to spisuje, ja powiem wam szczerze, nie lubię tych pługów tamtych. No i co, się zablokowałeś, kolego, nie? Słup ci przeszkadza, nie? No przecież to oczywiste. Dobra, wypad. Daj to zrobię samemu, bo widzę, że nie kumasz, hopie. Dobra. Włączymy go od najbliższego punktu, najbliższy punkt trasy. Dobra, jedź, gościu. No.
No i dobra. Ładnie sobie radzi tu tym traktorem, nie? Chłopak. Ładnie sobie radzi. No tu się nie zablokujesz chyba, nie? Widzicie ten cosplay, jak on dobrze działa, to naprawdę jest fajna sprawa, ten cosplay, nie? Tylko że właśnie tutaj jest cały tym, w tym klucz, nie? Że jak dobrze działa, nie? Dobra, niech sobie tutaj ora, no. Okej, fajnie. Super, że to tak działa. Niech sobie tak działa. Szybko pobiegniemy jeszcze tutaj na łąkę, zobaczymy jaka tu jest sytuacja. Okej, tu trawa. Jest trawa, dobra. I ile ona ma? Drugi stopień dopiero. No dobra, spoko. Teraz tak. Jak wygląda sytuacja z naszymi krowami? One mają pokarm. Jak to w ogóle tutaj wygląda? Poczekajcie. Co tutaj jest? Świnie nasze, no to tutaj świnie to świnie. Najdroższa to jest 21 miesięcy. To jest Locha, Knur 701. No to powiem wam, gnojowica jest, słoma jest. Tutaj krowy, no to 2000, to jest poziom, max osiągnęły. Dobra, niech będzie. Mleko produkują. Trawa jest. Dobra. TMR-a mają dużo jeszcze. Kury, no to jak kury. Pokarm jeszcze mają. Dobra, niech sobie tutaj będą. Jak tu z jajkami? Jajka jeszcze są, dobra. No dobra, no to co teraz byśmy zrobili? Tak, ja chciałem tutaj na tym polu. Co ja chciałem tutaj na tym polu zrobić? Tutaj jest tak, kukurydza i pszenica była. Kukurydza i pszenica. Co tutaj by było? Pamiętacie, co ja tutaj chciałem siać? Kukurydza i pszenica. Owies. Chciałem. Owies mogę siać dopiero w marcu. No dobra. Owies mogę siać w marcu, a jeszcze tylko tak. Czy ja mogę sprzedać jakieś rzeczy, zasoby? Ja mam listopad. No to nie, no to kurde to. Ojej, tragedia. W grudniu będę mógł tutaj soję sprzedać. Chociaż też nie będzie najwyższych lotów. Buraka cukrowego to ja mam od groma. W sierpniu dopiero będę mógł tak naprawdę coś tu pokombinować. No teraz listopad to top tragedia. Na sprzedaż czegokolwiek. No dobra, ale mleko. Mamy pieniądze jakieś z mleka. Teraz tak. Co ja będę tu chciał zrobić na tym polu? Na pewno będę chciał pozbierać kamienie. Ale to może później, nie? Kamienie pozbieram. W ogóle ile kosztuje? Ale nie, to na bank mi nie stać. Zbieranie kamieni tam to chciałem. Ale se tym pojadę, dobra. Damy radę. No to co ja tu zrobię, kochani? Co ja tu zrobię? To pole chciałem nawieść. Może tutaj wyleję gnojowicę. Bo tutaj obornik był. Będę siał owies. Tutaj owies ten jest bez tego. Dobra, no to może spróbujemy wylać tą gnojowicę tam. Okej. Weźmiemy trochę gnojowicy z tego. Od świń zabierzemy trochę gnojowicy. Chociaż one mają 5000 litrów. W sumie to nie jest też tak dużo. Mamy 2000. Napełnimy 3200. Dobra. Pojedziemy, rozlejemy trochę
gnojówki. Zobaczymy, czy nam to nawiezie na 100%. Jak tu sytuacja wygląda. Dobra. Dobra, tutaj coś tam troszkę to pokrywa tutaj, no niby coś tam widać, jakąś zmianę. Rozlejemy gnojowice tu. No trochę tej gnojowicy tu też pójdzie, nie? No jak widzicie, ta byczułka jest mała, szybko tutaj schodzi ta gnojowica, ale powiem wam, wystarczająca tutaj jest na tą mapkę. Później może z czasem dokupimy sobie coś większego, lepszego, ale na chwilę obecną powiem wam, wystarczająco. Tutaj. Dobra, pojedziemy sobie, napełnimy jeszcze. Napełnimy sobie teraz od tych. Od świń. Kurde, jakbyśmy mieli tamte pole już kupione, to już byśmy sobie tu powiększali gospę. No to już by było w ogóle inna bajka tutaj, nie? Inna bajeczka tu by była w ogóle. Kompletnie. Panie. Dobra. Napełnimy sobie to gnojówką. Dobra. Jest fajnie. Mamy 3200, dobra. Jedziemy. Tu wiecie, tutaj też będzie potrzebna kupa kasy, żeby zbudować płot, ogrodzić to wszystko później. To wiecie, to też nie jest tak hop-siup, nie? Dobra. Jedziemy, rozlewamy dalej. Może teraz starczy nam na troszkę więcej.
Dobra. Zablokowany przez obiekt został tam nasz pracownik. Zaraz zobaczymy, co to za obiekt go tam zablokował. Czekajcie, zobaczymy, co to go tam zblokowało, chłopa. Nie, no nie został zablokowany. Ej, co ty mi tu ściemniasz? Ale tu kamienie jest, jakie wielkie. O, masakra. No trochę będzie tu zbierania tych kamieni, powiem wam. Też będzie trzeba sobie cosplaya ustawić chyba. Coś mi się tak wydaje. No i trzeba będzie kupić już czasem tą maszynę do, co kamienie na wapno przerabia, nie? Bo już widzę, że będzie po prostu nam potrzebna tutaj jak najszybciej. Dobra. No ale już będzie fajnie nawiezione na 100%, będzie trzeba tylko wysiać ziarna tutaj i będzie wszystko tak jak się należy. Dobra, fajnie. To co, pojedziemy, zaczniemy tam chyba kamienie zbierać. Tak mi się coś wydaje. Mamy rozlaną tam gnojowicę. Mamy kupiony tą wiatę. Ej, a może czekajcie, a może ja tą wiatę bym usunął i wtedy tutaj postawił maszynę do wapnowania? Może ja bym już tutaj sobie wapno porobił? Kurde, już sam nie wiem, powiem wam szczerze. Ile kosztuje ta maszyna do wapnowania? Bo ta wiata, powiem wam szczerze, tutaj bym postawił ją. Czekajcie, to jest... Bo wiecie, co ja chcę kupić? Ja bym chciał kupić to właśnie, czekajcie. Gdzie to jest? A to chyba będzie w tych stacjonarnych, tutaj. Ja bym chciał kupić... Kurde, gdzie to jest? Tutaj? O, to bym chciał kupić. Widzicie? 20 tysięcy to kosztuje. I to robi, wiecie, bo tym można kruszyć później i buraki, i ziemniaki, wszystko, nie? A można tym przerabiać, wiecie. O, i coś takiego. I to bym chciał kupić sobie. I te kamienie później tutaj założyć do któregoś ciągnika tura i te kamienie sobie poprzerabiać tutaj na wapno. I tutaj powiem wam szczerze, tutaj była świetna lokalizacja tego. O tu. Tu i w tą stronę by tak się kierowało, żeby tutaj ten, z tej strony bym sypał. No kurde, nie wiem, zobaczymy jeszcze, pomyślimy, ale to jest nawet dobra rzecz. I tutaj do tego magazynu sobie chował tam wapno, tutaj, no to było fajnie.
Albo jeszcze w ogóle inaczej, albo zrobić tu postawić wiatkę taką mniejszą i pod tą wiatką sobie tutaj te wapno magazynować. No bo wiecie, po co ja mam kupować wapno, jak ja sam mogę zainwestować w maszynę, która będzie mi na te wapno robiła, nie? Tym bardziej, że ja będę potrzebował tu przecież wapno do tego wszystkiego, nie? Dobra, tutaj nawiezienie jest tak w miarę 100%, tam nie musi też być idealnie, nie? Dobra, jak wygląda tutaj sytuacja z tym panem? No kamienie, wydobuje te kamienie. Od groma tych kamieni jest, ale to dobrze, bo to będzie dużo wapna. Zrobimy sobie po prostu odcinek z zrobienia wapna tutaj. Dobra. Panie i panowie. Odłączymy to. I weźmiemy tu sobie naszą maszynkę do zbierania kamieni. No i co? I zaczniemy sobie zbierać nasze kamienie. Najwyżej pozbieramy sobie resztę. Ile zdążymy, to na odcinku zdążymy, ile nie, to pozbieramy sobie poza odcinkiem. Ale dobrze by było już coś tutaj zacząć zbierać. Ja wiem, że wiele mówicie, żeby wyłączyć te kamienie i ten, ale powiem wam, że tutaj jedną serię chcę mieć z tymi kamieniami, bo tu mówię, tu mi się przyda do wapna, nie? Ja tu po prostu będę wapno sobie wtedy zbierał. Aha, czekajcie, a może zobaczymy, czy w modach. Może tutaj jest jakaś taka zbierarka kamieni, jakaś taka lepsza. Zbieracze kamieni. Tą mamy, nie? To my mamy chyba tą. No, albo tą mamy, nie pamiętam. Już nie, na pewno nie, bo tam o 200 koni, więc tą mamy. Kurde, tutaj jest. O, to jest to, to nie wiem, czy to widzieliście. To ma 16 metrów i to jest przyczepa. No i to podczepiasz i to zbiera też kamienie. 43 400 litrów, no to jest, no to już jest, powiem wam, no to trzeba mieć konkretne pole do tego, nie? Tu jest też taka zbieraczka kamieni, to też tak przodem jeździsz, no ale ona ma 2,7 metra, a ta ma 2 metry, ej, to ta jest większa, tak? Chcesz mi powiedzieć? No ale ta ma wymóg 180 koni, no my nie mamy takich ciągników na razie. W ogóle następnym ciągnikiem też to będziemy musieli się zastanowić. No dobra, to nie ma co tutaj się zastanawiać. No. Na razie mamy ciągniki takie, jakie mamy, mamy maszyny takie, jakie mamy i musimy się do tego dostosować. No jakby, wiecie, z pustego i Salomon nie naleje, nie? Jak się mówi, nie? Zaczniemy od tamtej strony, wiecie? Rozłożymy sobie tutaj tą maszynę. Zaczniemy sobie od tej strony tutaj. No i co? Włączymy. Opuścimy. I jedziemy. Zbierzemy, co mamy zebrać. Ciekawe, czy tutaj dałoby radę ustawić crossplaya. Tak szczerze wam powiem. Aż jestem naprawdę ciekawy tego. Crossplay, no niby jest. Tylko teraz tak. 2 metry. Okej. Tylko teraz. Przesunięcie, nie wiem ile tutaj jest tego przesunięcia. No ale. Nie, no raczej nie. A czekajcie, no spróbuję ustawić tego crossplaya, no. Zobaczymy, no niech będzie, no dobra. Stwórz pracę. No nie, niestety nie jedzie.
No, ciekawy jestem, czy on tutaj da radę z tym. Jak on sobie to w ogóle poradzi z tym wszystkim. Ale coś mi się wydaje, że to nie zadziała. Ale nawet jakby trochę objechał, nie? To już by było dla mnie łatwiej. Ale mi się wydaje, że on będzie po prostu jechał jako traktor. Będzie jechał po polu sąsiada tam. Tak mi się przynajmniej wydaje. Ale będziemy mogli przesunięcie poziome ustawić, dobra. No idzie, idzie. Gdzie tutaj można przestawić? O, musiałbym ustawić. O, na przykład tak. O, i teraz on by tutaj zbierał 2,7 metra. Damy na przykład na 2,5. Jakby to się udało, no to bajka. I 7 damy. Aż normalnie jestem ciekawy, naprawdę, ile to, czy to tutaj przejdzie z tym. Strasznie powoli to zbiera też, nie? Poczekajcie, jak ja ustawiłem tego? A, bo ja go ustawiłem od tego. Czekajcie. To damy. Dobra. Gdzie on jest? Dlatego on nie może tu wykręcić, bo ja źle mu dałem pracę, ustawiłem. Jeszcze raz zrobimy. Czekajcie, stwórz pracę. Praca polowa. Otwórz 2 metry, dobra. Liczba uwroci damy 2. Wygeneruj kurs teraz. Dobra. I teraz damy zacznij pracę. Jeszcze inaczej, to czekajcie, to jeszcze inaczej trzeba zrobić. Musimy tu po prostu metodą prób i błędów to sobie porobić, nie ogarnąć. Z tamtej strony po prostu trzeba zacząć. I chcę zobaczyć, czy on będzie dawał radę z tym. Przykład tutaj. I teraz stwórz pracę, otwórz, wygeneruj, zamknij i zacznij. No i teraz 2,7 metra.
Ale teraz jest lipa, no bo znowu ten źle pojedzie w tamtą stronę, bo on się później tam zdżamuje. Czekajcie, jeszcze raz ustawimy go. Jeszcze raz go ustawimy. Bo ja potrzebuję, żeby on zaczął o z tego miejsca tutaj. O. O tak, żebyś ty gościu stał. I teraz tak, stwórz pracę. Wygeneruj. I jeszcze raz wygeneruj. I teraz zacznij pracę. O. I teraz byłoby idealnie. Tylko, że on się teraz będzie zawracał pewnie. Nie no, masakra, to co tutaj, o co tutaj chodzi, kurde, w tym. Widzicie, tutaj w tym cosplayu jest dużo błędów niestety. Jeszcze tak, żeby go dobrze ustawić. No ale damy radę. Poczekajcie. Tu jest to pierwsze miejsce, nie? Jakbyśmy tak wygenerowali ten kurs jeszcze raz. Stwórz pracę. Wygeneruj. Dwie uwrocie. Wygeneruj. Widzicie, on się cały czas obraca tutaj. To jest niedobre. Okej, czekajcie. Jak to jeszcze raz zrobić? Damy na przykład na 3 uwrocie, na 2, dobra, to nic nie da nam. Trzeba było ten cosplay. Tak, żeby on jechał, nie? To było świetnie. A on właśnie chce w odwrotną stronę jechać. Chyba, żeby zaczął z tej strony. Czekajcie, spróbujemy jeszcze, zaczniemy z tej strony. Zobaczymy, czy to wyjdzie. O, i teraz spróbujemy jeszcze z tej strony wygenerować kurs. Dobra. Dwie uwroci. Zobaczmy. Dobra, niech jedzie tak jak jedzie. Lepsze to niż nic.
Dobra, widzowie, ja będę powoli kończył tutaj ten gameplay. Ja sobie tutaj tym cosplayem zbiorę poza odcinkiem. No i co? Jeżeli podobał się Wam odcinek, to zostawcie łapkę w górę, zostawcie jakąś subskrypcję. I w takim razie do zobaczenia w następnym odcineczku, w którym już myślę będziemy sobie coś tam robić. Może jak sprzedamy mleko, to kupimy tą maszynę do wapnowania, do robienia wapna z kamieni, coś takiego. Zobaczymy, pomyślimy. Dobra, trzymajcie się, kochani. Na razie, cześć.